Siemanko, w ostatnim czasie dostawałem wiele komentarzy zrób mini futbol i zrób mini futbol. Także w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co tam się dzieje w mini futbol. Zaczynamy! Jak widzicie, stan konta bardzo słaby, także będziemy musieli sobie zagrać jakieś słabsze meczyki. Bierzemy sobie Daily Deals, 183 pieniążki i w sumie to na tyle idziemy sobie zagrać jakiś meczyk. Nie wiem, czemu nie było Lucky Shota. No i co? Musimy zacząć od 5 stówek na tym stadionie. Także zaczynamy, zobaczymy, kogo mi tam dzisiaj wylosuje. Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze, jak się gra. No i wylosowało nam jakąś Izabelę, także mam nadzieję, że będzie słaba i... Dobra, mój team niezmiennie Fusilli jest oczywiście obecny. Kurczę, nie pamiętam już ludzi. Jak tu się sterowało? O nie, widzowie, to jest tragedia. Dobra, dawać mi tą piłkę. Na strzałkach może być. I co, sam będziesz biegł? No dobra, jak możesz. Okej, jak się tutaj wchodziło? No dobra, muszę to wszystko przypomnieć. Co, samobój, chcesz strzelić? Dobra, Paweł, to jest on, Kamara. O kurczę, Paul i strzelaj z dystansu i mamy to! No i o to chodzi. To będzie szybki meczyk, tak mi się wydaje. Niestety tylko do wygrania 5 stówek. No ale cóż. Mała to jest nagroda. No i żeby tutaj woda sodowa nie uderzyła do głowy. Rej, strzelaj z dystansu! No, to był potężny strzał Reja, ale niestety niecelny, trochę za mocno. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli sobie zagrać jakiś lepszy meczyk, w ogóle tak mini futbol w środku sezonu skoków, ale czego się nie robi dla widzów, gdzie on ma podać? Ej! Nie zorientowałem się, że jestem przy piłce w ogóle. O nie! Co za dynamiczny mecz! O nie! Teddy Bear? Rej? Papa futbol, dobra, trzeba to troszkę uspokoić. Tutaj do Pawela se podaj, o... Paweł niech tutaj pobiegnie, niech se poda do Teddy Beera, niech se poda do... Dobra. Niech lepiej on nie podaje więcej. Jezus. I prawie strzelili nam gola, no widzicie, widzowie? Okej, zaczynamy. Od bramki, tam sobie gdzieś wykopię. Najlepiej do przeciwnika, tak właśnie o to chodzi, ale to część taktyki, nie martwcie się. I strzał z dystansu, mamy to, mówiłem, że to część taktyki, Paul. Strzał z dystansu, no nie ukrywam, że chciałbym jakąś tutaj lepszą akcję skonstruować, ale wolę w ogóle coś strzelić, także jak jest okazja, to walę z dystansu. Ładnie, ładnie. W dzisiejszym odcinku tak sobie myślę, że zagramy chyba 2 meczyki. Zobaczymy, chyba że się ten... Chyba, że ten przegram! No i to już było lepsze, ale tam był faul, ewidentnie tam... Aha. Dobra, ja więcej przy piłce, nie z pierwszej połowy. Dobra, teraz... strzelam w drugą stronę, okej. Dobra, co to ma znaczyć w ogóle? Ała, co oni tam robią? To bolało. Odbierać tutaj tą piłkę. No już trudno, faul, trudno, byle nie czerwona. Żółta, na spokojnie. Manbun. Niegrzeczny Manbun. Żeby nam czasem nie strzelili przez tego Manbuna. To by nie było dobre. Ej, nie wiem, panika, panika, panika. Nie! Dobra, nie było faulu. Dobrze, szybka kontra, proszę państwa. Wagner, on jest dobry w nie wiem czym. W strzałach z dystansu jest dobry. O nie, Paweł. Kurczę, drużyna przeciwna robi zawsze wszystko, żeby strzelić gola. Faulują, ale ja się nie dam, papa futbol. O, Rodriguez i strzelaj, no dobra, nie udało się. Podaj, strzelaj. Nie, strzelaj. Strzelać. Co tam się działo? No to było dobre, to było dobre. Mamy znowu piłkę. Podawaj tam do Wagnera, niestety piłka na aucie. Ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten meczyk tutaj wygrać. No i co to miało być? Ale mi wszedł w nogi. Ja wam dam faulowanie zaraz. Jeszcze strzelimy jednego, panowie. Damy radę. Dawaj, Wagner. O, dobre podanie to było, ale... Dlaczego? Nieważne. O nie. Tutaj może być akcja. Teraz do tej strony. Nie! Strzelili honorowego gola w doliczonym czasie.
w samej końcówce. No dobra, niech wam będzie ten honorowy gol. W każdym razie wygrywam ten meczyk. No i gwizdek sędziego, powrót do mini futbol. Myślę, że udany, ale trzeba będzie tej kasy naprawdę dużo zarobić. I 2-1, wygrywam, to mi się podoba. Nie chcę grać jeszcze raz, chcę wylosować innego jakiegoś zawodnika. O, chcę grać jeszcze raz, nie. A, musimy sobie kliknąć paczkę do odblokowania na kolejny odcinek w razie czego. Dobra, stać nas w sumie, żeby zagrać na stadionie za 1000 Excel Arena, znany nam stadion. Także kogo nam wylosuje i mam nadzieję, że się uda wygrać, bo potrzeba mi tutaj pieniędzy dużo. I wylosowało nam Filipa. O, zaczynamy meczek. Co to za śnieg? Tam chyba pada, czy to deszcz? Bo już jak to dziwnie wygląda. O kurde, jaką ma czarną kartę. To mi wygląda na jakiś śnieg i to mi wygląda na jakąś Polskę. Kurczę, stadion normalnie. Tyle taka szarość ogarniająca. No i dobra, meczek za 1000. Oby to było dobre. Gramy, panowie. O, już stracona piłka. Dobrze nam idzie, ale już Kamara odzyskuje i no, znowu ją traci. Paweł! Do bramkarza podaj, ale bylebyś se nie strzelił samobuja, bo będzie lipa. Do nie! Co to miało być? Ten mecz będzie tragiczny, coś czuję. Ale bądźmy dobrej myśli. Oczywiście, dobra, nie chcę na to patrzeć. Ciężka drużyna, a nie! Kurczę. Paweł, za dużo podaję. O nie, oni są szybsi ode mnie w ogóle. Cały czas tracę piłkę. No i akurat... musiałem ja sfaulować. Oni 5 razy odebrali bez faulu, a ja pierwszy raz i faul. Po prostu świetnie. To będzie naprawdę ciężki mecz, ale nie damy się łatwo skóry, nie sprzedamy, jak to Mariusz Pudzianowski mówi. A walkę przegrał. No nie, no w walce tam ostatniej to sprzedał tanio skórę. Tanio skórę sprzedał. Normalnie za 5 zł. Nie, no wiadomo, tam hajs zgarnięty został. No jak oni to odbierają dobrze? Stop! Stać, policja! Kurczę, ja naprawdę nie wiem, co tu mam zrobić. Oni są szybsi ode mnie i strzelaj! Nie! To mogła być okazja. Jeszcze może być okazja. O, teraz może być okazja. Strzelaj! Jest! Mamy to! Rodriguez! Udało się strzelić, naprawdę. No to było ciężkie, to było ciężkie. 10 poziom ma ziomek, ja 12 i nie mogę tutaj wygrać. Nie wiem, czy to są boty, czy prawdziwi gracze, to są boty. Wszyscy piszą, że to są boty, ale tli się promyczek nadziei. Nie! Stop! Stop! Co tu się dzieje w ogóle? Dobrze, kontra, nie! No dobra, jest jakaś tam nadzieja. Co to w ogóle? Nie! Co to miało być? Mój bramkarz jest na szczęście dobry. Musimy coś jeszcze strzelić, panowie, bo ja sobie tego inaczej nie wyobrażam. I druga połowa tego meczyku. Aaaa! Dobra, uspokójmy tą grę trochę. Rozciągnijmy sobie tych zawodników gdzieś. A! To było zbyt głupie. To było głupie. O, to było bardzo głupie. A, jest! Jaki fart, ja nie wierzę, ależ to nie koniec. Ale fart. Może jeszcze się to uda wygrać. Ja tutaj jeszcze mam nadzieję. Jeszcze nie skreślam tutaj mojej drużyny. Dobra, już ją skreślam. Po tym, co teraz zrobił bramkarz, skreślam naszą drużynę. Co ja robię? Kolejny rzut z autu. Znaczy, to teraz już tam też nie. Kurczę, cały czas te akcje pod moją bramką. Nie wygląda to dobrze. Nie mogę nic zrobić. 60 minuta. Wykop gdzieś tam daleko miało być. Ale dobra, jestem przy piłce. Dobra, cały czas jestem przy piłce. Manbun gdzieś tam leci. Może jakieś dośrodkowanie. Strzelaj, panie! Makaronie Fusilli, dlaczego tego nie strzeliłeś? Jeszcze masz szansę się zrehabilitować, strzelaj! To było dobre, ale nie udało się. Ale oby więcej takich sytuacji, oby więcej takich akcji. Byle nie ze strony drużyny przeciwnej, nie! Aż klasłem se w dłonie. No niestety strzelili nam, troszkę nadzieja już zanika, ale... wszystko się jeszcze może zdarzyć, panowie. Pełna
Mobilizacja na stadionie. Dobra, dawać mi tutaj teraz tą drużynę. Co ja mam robić? Nie mam pojęcia. Odebrali mi już piłkę, byleby nie strzelili kolejnego gola, bo to już będzie tragedia. Nie, panowie, Paweł, nie. Nie, jeszcze to odbiór. Dobra. Dobra. Gdzieś tam do... Mamy faul chyba. Dawać mu czerwoną. Czerwoną. Czerwoną, dobra. Jurgen dostaje żółtą kartkę. Załamany, no i co się dziwisz? To był agresywny faul. I co ja teraz mam zrobić? Tutaj sobie podam do Paula i Paul będzie strzelał z dystansu. Nie. Nie udało się niestety. To już jest koniec meczu. Tutaj już chyba nic się nie może wydarzyć. No i niestety. Kurczaki. Przegrywamy ten mecz. No nie, no i nie zarobiliśmy hajsu. Mniej teraz przy piłce, tylko 46%. Ciężka drużyna. No i no co, no gratulacje. Coś słabe ostatnio jestem w minifutbol. Tylko 385 tutaj punktów i wygrał. No chyba cię coś, że będę grał jeszcze raz. Okej, to był powrót do minifutbol. Będziemy musieli znowu jakieś słabsze mecze zagrać niestety. Od razu mówię, że nie wiem kiedy będzie kolejny odcinek, bo jest w sumie środek sezonu zimowego. Także zobaczymy. A tymczasem do usłyszenia. Zapraszam oczywiście do zostawienia lajków i Eluwina.